Ostatni bardy do szesnastki mi się nie załadowały. No to super. No z autostartu robię. Jesteście już na flightowej? Ja jestem. Jeszcze nie. Też jeszcze nie. 5x5. Kurka, radio check. Jak tam była ta flightowa? 130. Wysokościomierz 2828. Wysokościomierz ustawcie na 2,8. Spring nam przyjął. 2,8, 2,8. Przyjął czwórka. Po starcie... Po starcie 2,9,9,2. Że te skręcenia. No to żeście dali. Bie pokręcę chwilę.
Witamy w górach. O, niestety. Jakąś specjalną jedynka gotowa do kołowania. Ja wziąłem Agresors Blue Splinter. 64, tak? A nie, Blue Splinter, dobra, widzę 18. Jak to jest dwójka, to my wzięliśmy skórkę Blue Splinter. Nie, dobra, dobra. Nie, zmiana skórki nie zepsuje elementu? Nie. Nie powinno. I tylko paliwo pewnie się doleje. Dobra, nie będę kombinował, bo to się zawsze źle kończy. Ale po alignmencie będziesz mógł się. O, będziesz mógł zmienić skórkę. Refueling complete. A jeszcze raz, którą wziąłeś? Blue Splinter, tak? 18 Blue Splinter, no. Tam agresorów. Tak, Blue Splinter. Wlad nas nie słyszy. Dobra. Na TeamSpeak. A, sorry, to ja też się wyciszę już. Sound muted. Complete. Który pan jest w użyciu? Zgadzaj się? 3-1 bodajże, czy jakoś tak mówił. 3-1. Dobra, przyjąłem. Zapomnijcie przyłączyć na external wings najpierw, nie? Na co, na co? Przełącznik paliwa na external wings. A to trzeba przełączać? Tak, bo wtedy ściąga ze skrzydeł, ze zbiorników najpierw. Aha, okej. Okay. Otwierdzę, bo zostaje tylko centralna. Na wing first przełącz sobie. Na środku, nad katapultą, tam gdzie pociągasz, masz takie pokrętło obok HSI, na prawo od niego. Fuel Quantity Selector. Ale... Aha, Wing First, okej, okay, come on. Wing First i tam masz te, nad nim masz to pokrętło i daj External Wings, nie? Dobra, a powiedzcie mi, to Wing First, jak mi się skończy paliwo na skrzydłach, on przełącza automatycznie, to trzeba robić fit ze środka? Czy odat niego, jak to działa? Automatycznie przełączy na środkowy. Okie taki. A i ty pewnie, Vlad, nie masz ustawionych CMD-sów, nie? Czego? Flary, czafów. Nie, ja na bypassie latam. Aha, okej. Okay. Mam gotowy. Czy jest taka? 31?
20 na chyba. Wyjechałem sobie przed hangar, widzę po swojej prawej jakąś szesnastkę. Dobra. Dobra, trójka gotowa do kołowania. Trójka gotowa. Jeszcze minutę, muszę rodzinny temat ogarnąć, przepraszam. Dobra. Przepraszam, już będę miał święty spokój. Dobra, spokój. Tam Sancho później był zakręt w prawo na jaki kurs? Na 305? To lecimy z kursem pasa na 8 mili skręt w lewo na 250. I jak będzie intercept ta kana, to na oborę. 281. Czyli tam, żeby do obory, to z jakim kursem? Z tym przechwyceniem takana? 250. Masz, ja startujesz, lecisz 8 mil na... Aha, kurwa, gdzie to jest bardziej skomplikowane. 8 mil od lotniska, robię skręt w prawo na 250 do przechwycenia takana z lotniska i później skręcam na 281, okej, przyjął. Tak, skręcasz w lewo na 250 i musisz przechwycić radial odchodzący 281 od takana Tbilisi, on jest na kanale 25. Okej, czyli po prostu muszę się przełączyć na 25, dobra, spoko. Jestem 505. Stawiam, że to na chę nie jedzie.
Te hangary przestały się otwierać, czy te się nigdy nie otwierały? Bo widziałem właśnie F-16, które wyjechało z zamkniętych drzwi. Ja stoję naprzeciwko 16, więc pewnie mnie widziałeś. U mnie ten hangar jest otwarty, wiesz? To jest jakiś dokręt. No, no, ale zawsze tam gdzieś na multiplayerze było widać, nie? Jak one są otwarte, jak ktoś stał w nich. Muszę przypomnieć, gdzie to był anti-life. A tutaj, dobra, widzę. Springman, ty masz TGP-a? Ja sobie zaczepiłem TGP. Mam go zdjąć? Dobra, weź sobie, ale przygotuj się na to, że cię będzie znosić w prawo.
No to jedziemy. No dobra, my z Biesem przy głównej drodze. Jak pojedziesz, to ja dołączę jako drugi. Teraz wyjechałeś ty, Sancho? Pierwszy? Nie, to dwójka. Jadę za tobą. Sancho, mnie jeszcze raz dwie szesnastki, tak? Potwierdzę. Dobra, to ustawiam się drugi. Startujemy dwójkami. Wiatru nie ma jakiegoś strasznego, to niby w Forshipie można. Spoko, tak tylko pytałem. My tak ostatni chyba jesteśmy, to możemy w Forshipie walnąć. Co? Okej. Okay. No to jednak nie ostatni. Mijamy Brzedale. Mówisz Horneta? Tak. Patrz, jak tam ktoś jedzie ładnie w szesnastką po pasie, nosem zajebał o ziemię. Poszedł na trawę, skończył lot chyba. No zaiste, stoi po lewej stronie pasa, więc uważajcie później przy starcie. Wracam na pas. Wracam na pas. Ty z połowy pasu startował? Kurwa, Andrzej, to się nie uda. No nie, no spo... Jak tam jest częstotliwość, co posłuchami? Zatrzymałem się. A, 4 widzi. Sorry, 3 widzi. Ale tłok na tym lotnisku dzisiaj. Daj częstotliwość wieży.
269. Jadę dalej. Uzi 1 w powietrzu, schudzim tu trafiko. A, jeszcze mam po obozu zalewasz, okej? Uzi 4-1, Uzi 4 zajęta. Komuje? Uzi 4, pierwszy portaj kasany. Tak, ktoś też kołuje po tym potrawie. Za nami, widzę. Gdzie? Krzyż wchodzi na tego, jako dwójka, za nami. Bazylani Uzi 3 w punkcie przygrywania na APS 3-1. Widzę, powyprzedzali się. Uzi 3-1, cleared for line-up, N-Wait. A, bo nas tutaj potrzebują. Centimeter to 9-9-6. Sancho, wyciągnąłeś kiełbaski, byś mógł grillować od tego, od jego wydechów. Opala się. Bazylian Tower called 1 holding short, 3-1. Bazylian Tower, Uzi 4 w powietrzu. Uzi 3, Bazylian Tower. Uzi 3. Uzi 3, clear for takeoff runway, 3-1 left, Opora 1 departure, report passing over robot. Wyższy. Obawa do patrzy. Cold 1 was any tower, clear for line-up, runway 3-1. Cold 1. Was any Uzi 3 in the armor? Jedynka i czwórka po lewej, dwójka, trójka po prawej. Cold 1 was any tower, clear for line-up, runway 3-1, left, Obora 1 departure, report passing over four. I po starcie Takan 25, tak? I wchodzimy na radio. Po starcie 22 Takan. Okej, dzięki. Powiem, jak będzie trzeba zmienić na 25. Przyjął. Jedynka ready for take-off. Dwójka ready for take-off. Trzy ready. Four ready. Start parami, odstępy sekunda. To jedynka hamulce. Mocno maksa. I rolling. Hold one, rozumiem tower. Wozani departure, Uzi 2-1 F-16 4-ship passing Obora 1. Uzi 2 wozani departure, contact with Arad 242.0, resume on navigation. Schodzę z dopalacza. Copy contact to contact wizard 1, goodbye. Znoszenie. Ten 2-1 clear for takeoff runway, 3-1 left, Obora 1 departure, report passing over Obora. Wozani departure, Uzi 4 radar contact. Contact wizard at 242.0, resume on navigation. Uzi 1
Golem, Passing Gobora, Switching to Tactical, dzięki, Wabian Tower. Jedynka, prędkość 3-4-3. Wabianie 3, punkt oba, rozkręć się w lewo. Uzi 3, Wazeni Departure, contact Wizard at 242.0. Jedynka, kręcę na 300. Teraz. Wazeni Uzi 3, słyszymy się w lewo. Jaką masz prędkość? Równam prędkość 3-3-1. Code 2, Wazeni Tower. O, bo zrozumiałem 4-3 i się zdziwiłem. Code 2, cleared for takeoff, runway 3-1 left, obora 1 departure, report passing over. Kręcę w lewo na 2-5-0 teraz. Równam teraz. I przechodzimy na TACAM 2-5 teraz. Krótko takie walki prawo i trupa. Teraz kiedy będę wiedział, że zinterceptowaliśmy TACAMa? Jak się wyrównasz na tym radialu, który ustawiłeś? Ustaw kurs sobie i jak się wyrównasz, tak sobie mówię. Jaki tam masz kurs mieć? 2-8 ma być. No to zaraz zakręt będzie z mojego HS i wynika. Tak, za chwilę powinno być, bo to już równamy w prawo teraz praktycznie. Kręcę w prawo na 281 teraz. Równam. Moja prędkość 300. Teraz 24,5 DME to jest od TACAMa 25, dobra. Ten 25 to była obora? Powtórz? TACAM 25 to była obora? TACAM 2.5 to jest Tbilisi, ale na od obory będzie 25 mil. A, okej, okay, dobra. Zwiększam wznoszenie do 5 stopni, teraz. O kurde, w 1000 aż jest zadar. Dobra, taktykale są 2-4. Dobory. Na doborą kręcimy na waypoint pierwszy i kręcimy też pokrętem od wysokości mierza. O kurwa, 1000. Jedna mila do obory. Cold one over obora, switching to tactical. Cold one over departure, frequency change, proszę.
No to na 2-4-2. Magic, Colt 1, radio check. Colt 1, Wizard, na 5. Wizard, Colt 1, checking in after departure from Vaziani, warship F-16. Colt 1, Wizard, radar contact, proceed as well. Colt 1. Dobra, kręcę w lewo na waypoint pierwszy teraz. Speed track, jedynka? 2-6-2. Równo. Dobra, zmniejszam wznoszenie na 2,5 stopnie. Krowa jak pójdzie. Speed track 1 przy tym znaczeniu. 2, 5, 6. Przyjął. Dobra, wysokością jest 2, 9, 9, 6. Miłego kręcenia. Kręcę całym pokrętłem. No i tak to chwilę zajmuje. Przez pół ekranu. Ja już nakręciłem. Mijamy 20500. No ja też już teoretycznie nakręciłem, ale jednak też to tam ze 5 ruchów zajmuje, nie? Takich konkretnych. Wszyscy już ustawili wysokość mierza? Trójka tak. No trójka negacji, kręcę i kręcę. Czwórka ustawiłem. Ladziu, złap go lewą ręką, lewym przyciskiem i kręć do góry. Magic Call 2, check in. Call 2, Wizard. Copy, radar contact, proceed as fact. Dobra, dwójka, skończyłem kręcić. Copy. Copy, to jedynka równą, żeby nabrać trochę prędkości. Wizard do wszystkich lotów, zombie na pięć. To co? 8 stopni AOA jest. No jest, jest, bo jesteśmy ciężcy. Bo lecimy wolno. No i jesteśmy ciężcy.
Uważaj, żeby nie zarysować. Trójka, i uważam. Kopi, to ustawmy się w eszelonie lewym. Trójka przyjął. Trójka robi miejsce. No, trójka dołączę. I czwórka, proszę o prędkość. 274. Przyjął czwórka. I rośnie. Masz ustawienie silnika? Jedynka, fuel flow 5000, trochę ponad. Przyjął. Jedynka, prędkość 293. Będę do 310 przyspieszał. Więcej miejsca w lat potrzebujesz, czy się wbijesz? Przestajemy w wysokości teraz, prowadzę tego mniej więcej, więc tu mogę iść do przodu jeszcze. Nie, to dobra. Myślałem, że jeszcze podjeżdża bliżej. Mogę. Na 30 tysięcy by trzeba wyjść, nie? Sancho? Nie wejdziemy na tyle. Nie z taką wagą. Jak się ustawicie w formacji, to skorygujemy na waypoint i postaramy się wznieść do 28. Kręcę w prawo na 270 teraz. Równam teraz. A po paru sekund. Tak ładnie było. Już tak ładnie w lat było, nie? Wiesz co, było ładnie, tylko ja nie chcę, no można podciągnąć, tylko nie chcę afterburnera włączać, kurwa, a jest na granicy. Jedynka, ja mam 91% obrotów. Jak gonisz, to wiesz. Też tam od między 91 a 93 skacze.
cofnął, jedynko? Pomiędzy 4800 a 700. Dobra, spróbujemy lekkie wznoszenie 2,5 stopnia teraz. I dodaję trochę mocy. Tak na 95%. Heads up do wszystkich lotów. Nad morzem nie znajduje się żaden tankowiec MPS. W związku z tym wszystkie samoloty korzystające z MPRS-a proszę zgłaszać bingo. Właśnie. Na tankowanie drugie. Bingo ustawmy 4000. Zaczynamy, przyjął. Się przyjął. Po 45 tysięcy bingo? 4. Czwórka. Jedynka prośba, ja bym przeszedł na prawą stronę, może jakieś fingertipa zrobię, bo dużo paliwa stracimy na formację. K
kokpit, zróbmy fingertipa lewego. Dobra, dwójka, to jeden prawo, tu jestem. Siedemnaście mil do waypointu pierwszego. Wizard informacyjnie do wszystkich lotów sugeruje lot maksymalnie ekonomicznie. Powtarzam, żaden samolot MPRS nie znajduje się obecnie w powietrzu. To ma do Wizard takie pytanie, a czy zwykłe 135 już są na stacjach, czy jeszcze też ich nie ma? Tak, jest zakaz tankowania. Ciekawość, jaki masz fuel state? Kręcę na waypoint drugi teraz. Jedynka, fuel state 10800. A czy jestem na równi z tobą? Ja mam 10602. Równam teraz. Dobra, będziemy na 27 lecieć na razie. My nie mieliśmy przypadkiem puścić CIDA, żeby oczyścić tutaj no, to co przed nami. Zgadza się. Wizard do lotów Colt. Który odpowiada za SID? Colt 1.
Witamy na lotkowcu. Przyjąłem Uzi, jeszcze kontynuujemy z kursem, holding za 2 minuty. Colt 1, 100 mil do waypointu drugiego. Colt 1, możecie przyspieszyć. Czy mogli? Optymista. To wizard, copy. Niech po prostu zwolnią bardzo te 15 i tak dalej, a ci niech wyprzedzą według mnie. Bez holdingu jak najłatwiej zacząć paliwo. Myślę, że możemy tam walnąć w range unknown. Co? Fence in już możemy robić. Czy in? I dwójka walną tam harmę. Po jednym harmie. Dwójka. Kontynuuj. Uzi 2, Wizard informacyjnie, Bandit 4 Ship, Brav, 320 for 80 at 27,000 hot. Co nas skontrolowało? Stwierdzam Timber, Sweet. Jedynka, ja nie mam spajka. Miałem bardzo krótko spajka, ale nie zdążyłem zobaczyć co to było. To się spodziewamy szóstki tylko, tak? Obecnie 30 mil. 11. 11. Tam się spodziewamy szóstki i piętnastki. To jedynka wybiera szóstkę, a dwójka ty bierz piętnastkę. Piętnastkę przyjął. Sześć i A jest już widoczne. Harman. Jak coś to w range unknown tam możemy walnąć. Jedynka, kręcę w prawo na kurs przelot teraz. Spike za 6. Uzi 3 Wizard, kontynuujcie na zachód. Uzi 1 ma spike, SH8. Brav, 310. Trójka ma spajka. Uzi 2, 1, mat. Jedynka też potwierdza. Czwórka potwierdzam. Uzi 3, 1, flow, 270 for 50 miles. Równo. Uzi 3, 270. Do palacza tam nie będziemy odpalać, żeby w dalszej odległości to wystrzelić. Nie ma takiej opcji. Jak jedynce i dwójce nie uda się trafić z range unknown, to trójka i czwórka puszczą harma w hasie. Przyjął. Potwierdzam czwórka. Czwórka niech szuka piętnastki, trójka szóstki. Szukam piętnastki i czwórka. Trójka szóstka przyjął.
panowie, szybkie szkolenie, range unknown. Ustawiasz steer point drugi i jak będzie ci mrugał box, to strzelasz. Dobra, przyjął. Tam się jeszcze przypisywało, z pamiętam z tutoriala, do którego, który harm, do którego waypointa poszedł. To się automatycznie robi, tak? Patrz, tam masz na okienku weapon, widzisz je? Tak. Tam po lewej masz tą tabelkę z samami, to klikasz tam 15 i tam i ci się na środku ekranu pod slinią pojawisz 15 i poniżej dwójkę powinieneś mieć. Ta dwójka to jest steer point, do którego poleci sam. Słucham. Dobra, a tryb muszę przełączyć hasa na? POS. Dobra, dzięki wielkie. Kolt 1 informacyjnie, 50 mil do celu. Wizard Call 2, w tym momencie 50-60 mil od waypointu. Robię, chodzi w lewo. Kręcę w prawo na cel. Dobra, myślę, że jedynka i dwójka już mogą odpalać. Zapalacz nam odpalamy? Call 2, 1, Weaver. Bez zapalacza wstrzymałem paliwo. Cold 2, no nie, jeszcze pod zasięgiem jesteśmy. Takan 12, X-ray. Cold 2 nie potwierdza. W takim razie obawy się spełniły. Dziękuję, Cold 2. Czy jedynka na jakichś 80 milach, jakiś two-ship tam na pierwszej? Cold 2, landed 4-ship, bra 350 for 50 at 27,000 flying right. Copy, use it to one, timber suite, radar contact, faded. Uza to z 3 rzut zbiorku paliwa. Co on nie doleci z 35 mil? No to range chyba tam jest przy tej prędkości, na tej wysokości, to mamy tam gdzie jest ten box chyba, nie? Dobra, szybka zmiana na hasa. No mi w hasie już miga box. Od jakiegoś czasu. Ciulej go Sancho, bo tam samoloty wroga już dolatują powoli. Są 65 mil od nas. Colt 1-1 Magnum. Dwójka, szukam 15, nie jestem w stanie znaleźć na razie. Copy. Colt 1 Wizard, zgłoście wykonanie misji. Trójka, trzymam tą szóstkę w loku. Kopi do szóstki leci jeden harm. Ja wiem. Ty czwórka, masz tą 15 już w hasie? Nie mam, czwórka. No ja właśnie też, a tam... 15 ci musi poświecić, żeby się uaktywniła. Chyba mój harm to nie doleci, odnoszę takie wrażenie.
celka się pojawiła. UZI 4, Wizard, Bandit, Pop-up Bandit, Bra, 310450 at 22,000. Aha, mówiłem. Pop-up. UZI 1, same Bandit, Bra, 310450, 23,000 hot. 15 się świeci. Też mam 15, potwierdzam. Dwójka wali za 15. Dwójka wali Magnum. Poszedł. Copy. Na sygnał mogę odpalić czwórka. UZI 1 Wizard. Dobra, odchodzimy w lewo. UZI 2 Wizard. Teraz. UZI 2 Gołazet, tylko szybko. UZI 2 Recommend Commit Bandit Bra 29546 at 30,000. Szóstka znikła. UZI 2 Committing i Faded. A ty, Sanchez, jesteś centralnie nad nimi, uważaj, prawie. UZI 2 UZI 2 Fox 3. UZI 2 kierujecie się na zły cel. Colt 1, zadanie wykonane. UZI 2 Bandit 2 Shift Bra 29546 at 30,000 hot. UZI 1 Wizard Bandit 2 Shift Bra. Dobra, zabieramy się w UZI 1 po chwili. Zakręcaj, bo jesteś nad ich lotniskiem już. UZI 41 Recommend Green Vector 135. Nikt mnie spajkuje. Też mnie spajkuje. Spajka, no. UZI 3 Bandit 3 Ship Bra 300465. Trójka, co ty robisz? Skręcam w lewo. Splash 1, UZI 1. Code 1, requesting green vector. Code 1, green vector 200. Code 1. UZI 2, recommend, recommit, bandit free ship, bra, 335 for 45 at 20,000 hot. UZI 1, splash 2. Wszyscy macie wizual ze mną? Dwójka potwierdza. Trzy potwierdza. Czwórka nie widzę jeszcze. Jak widzisz trójkę, to on jest na mojej drugiej dokładnie. UZI 1, bandit free ship, bra, 307 for 30 at 20,000 hot. UZI 1, brother. UZI 2, recommend, recommit, bandit, free ship, bra, 335 for 50 at 20,000 hot. UZI 2, 1, recommitting, working progress. Równam. Code 1, wizard, state yours. Code 1, say your state. Sancho, wołacie. Code 1, say again. Code 1, say your state. Jak uwalił was z uzbrojeniem jeszcze? Cold 1, state, 4 długie, 1 harm. Co to per lotu, ba? To całego lotu, no. Że dla każdego samolotu. Łyza to ze 3. Matematyka jest ciężka. Dwudziestka trójka mi strajkuje. 303 kontaktów. Same. Spajka mam. Pogadam idą na te 23, jesteśmy wyglinieni. UZI 4, recommend green vector, recommend gate, 140. UZI 2, Fox 3. O kurwa, widzę blisko jakiś samolocik jeszcze. Dobra, wznosimy 2,5 stopnie teraz. Recommend commit bandit free ship bra 015 for 40 call. Cranking crash. Weź mu Sancho, popraw, że mamy 6 harmów i 4 razy 4, 12, nie, 16 długich. No, to będzie chyba tak. UZI 3, turn right, heading 020. JF, JF. 30, 30.
Uzi 1, Bandit Bra 280 for Uzi 1, Flash 1. Jedynka na kondensacyjnej. Uzi 1, Fox 3, Fox 3. Na czwartej mamy gdzieś dojeca. Uzi 3, Terra Light, 020. Aha, okej. Okay. Tego dojefa? No, nasze niby, nasze. Zbliżono na ciebie, dwójka, krawo, 020. 020, potwierdzam. No, jesteśmy względnie bezpieczni tutaj, jesteśmy za naszymi kapami. Uzi 2, Wizard, recommend commit Bandit 2 ship, bra, 295 for 55, 29,000 foot. Recommitting. Uzi 1, Splash 1. Jedynka równo. Uzi 3, potwierdźcie Mad Spike. Mamy go 20, to tak. 15 na świecie, nie? Tak, nie się odbywa. Ale ona dostała centralnie w twarz. Ale świeci. Uzi 1-4, Uzi 1-2, Bandit 4 ship, bra 030 for 30, 20,000 hot. Wizard Uzi 3, weź was kozuki. Jaki masz speed? Uzi 3, commit Bandit 4 ship, bra 0297. 25,000 hot. 0-0, anuję. Colt 1 Wizard. Colt 1. Colt 1, polećcie teraz na północ, sprawdźcie czy tam zostały jakieś wrogie same. Colt 1. A ty 15 poprawiamy, co? Właśnie mamy to sprawdzić, kręcę w lewo teraz. Bandit bra 298 for 20, recommend green vector 130. Uzi 1-1, same bandit bra 3450 for 20 at deck. Uzi 3, same bandit, bra 000 for 12, 1000 hot. Takiego off-topa zarzucę. Jeszcze pumping dzisiaj nie słyszałem. Uzi 1, wchodzicie w merch. Bartek zgłaszał pumping. Uzi 3 w merch, ale mam iść na 000. Uzi 3-1, Bandit bra 015 for 8, 12,000 hot. Uzi 3-1, Uzi 3-2 merch. Uzi 1. Uzi 1-1, ten sam bandyta w merchu z Uzi 3-1, bra 320, 10 mil, 18 tysięcy. Uzi 1-1, Fox 3. Ciekawi mnie, kiedy auto Trotlow doda tą DF-16. Uzi 1-4, recommend gate 160. Po co ci auto trotle? Uzi 3-2, merch. Po to, żeby utrzymywał prędkość. Ja wiem, ale ile 16? Tak. To ustaw przepustnicę i po prostu utrzymuj. Kolt 1, gdzie jesteście? Dajcie pozycję względem na centrum wiele. Uzi 1-3, merch. Uzi 1-2, ten sam bandyta, bra 0-4-5, 12 minut. 28 tysięcy. Colt 1, 52 mile od waypointu drugiego na kursie 130? 170. Uzi 2-1, Uzi 2-2, Bandit 2 ship bra 310 for 30,000 flanking left. Uzi 1-2 merch. Uzi 2-0 na stop. Tak, jesteśmy na waszej dziesiątej w tym momencie, dolatujemy do waypointu drugiego, 21 mil w tej chwili. Coś was spajkuje? Tak. A czy jakiś sam was spajkuje? Nie, sami nie, tylko mamy spajkę od was. 1-2, w meczu z Uzi 2-3, bra, 1-5-6, 5 mil, 29 tysięcy. Tropiczki same nie działają. Uzi 1. Na razie czekamy, ewentualnie wy 16 możecie nas zabezpieczać. Uzi 1-2, bo my jesteśmy z jednej linii. Także miejcie na względzie, że w razie jak się tam przekosi flight kapowy, eskorta, to wy jesteście zabezpieczeni, bo my nie mamy AA.
Kopi nam Magic, powiedział, że mamy... Ale Sancho, trochę zbliżcie się do Soci, bo stres tam zleciliście. Colt 1 Wizard, potwierdźcie, macie długie rakiety. Colt 1, potwierdzam, każdy samolot po 4 rakiety. Colt 1, recommend commit bandit. Bandit to ship, bra, 300 for 100. Dobra, panowie, wchodźcie, a my wychodzimy. Colt 1. Uzi 3, 2, bandit 2 ship, bra, 030 for 30. 28,000, hop. Ile on tam podał, że jaka odległość? 100, co nie? 100, nie? No, 27. Uzi 1-4, merge bandyta na twojej 12, 13,33,000. Dobra, to skręcimy na 337 teraz. Tripper to RTWS odpalcie. RTWS, widzę bandytów. Do tego w merge'u nie strzelamy, jak coś do tych na 27 daleko. Da, o nich mówię właśnie. Spiczek. 307. Z 1-1 bandit 2 ship, bra, 010 for 20, 26,000 hop. Uzi 1-2, ten, ta sama grupa, bra, 3-3-5, 23 mile, 25 tysięcy. Uzi 2-2. Spike, 29. Uzi 2-2, potwierdź, straciliśmy Uzi. Też mam Spike'a, czwórka. Kto to są? Oni są przed nami, to są ci, co... No, Uzi 3-2, bandit, tuszy, bra, 3-5-0, 18 mil, 2... 6-1, zabezpieczajcie te 29, tam sprzed. Colt 1, copy. Uzi 1, defensive, bez średnich rakiet, tylko dwie krótkie. Straciłem skrzydłowego, Uzi 1 został. No jestem tam tak blisko, że nie ma opcji, żeby nie dostał. Uzi 4-2, bandit 2 ship, bra, 070 for 23, 24 000 naszych samolotów. Code 2, możecie powoli wychodzić z holdingu i kontynuować zadanie. Code 2. Mam tego, co odchodzi w lewo. To jest 3-2 merge. Uzi 4-2 merge. Potwierdzam, jak ktoś to. On powinien sobie poradzić, ale ubezpieczyć będziemy. Uzi 4-2, Green Vector 2-3-0. Mam go w twardym, jakby co? Uzi 2-1, no. Bandyta w merge'u z Uzi 4, bra 080, 40 mil, 20 tysięcy hop. Hornet nad nami przechodzi jakiś. Co? Ten jeden jest defensive, a tego ja go skupiłem. 18 tysięcy. Dobra, Springman, to jak coś, to ty będziesz angażował tego biga. Uzi 2-3, Uzi 1-4, nie strzelajcie w Spike'a mam też. Mam go w twardym, zalokował mnie. Uzi 1-1, merge. Tak, idzie na mnie. Uzi 1, odejdź. Jeszcze tam poczekaj, bo ta jest merge, nie strzelaj. Tak, tu. Obserwuję, czekam. 35 mil. Zatem się, Uzi 1. On idzie defensive na 8 mil, 7, 6 tysięcy. Nie, nie,
mamy to tam strzelić, bo to jest taki mecz, że ktoś z naszych jeszcze dostanie. Uzi 1-4 i Uzi 1-3, nie strzelajcie w te właśnie. Obserwujemy sytuację. Spróbujcie go tam podejść i zaangażować, współpracować z tym, co już się broni. Podchodzimy. Dobra, kręcę w lewo na 310 teraz. Bra 2, 3, 5, 14 mil, 5000. Uzi 4, 2, to chwał, 1, 4, 0, 5 mil. On go ma na ogonie, gra się trafił. I mam coś na szóstej całkiem. Jak masz go w twardym loku, to możesz do niego odpalać. Przyjął go, Uzi 3, 2, Bandit 1, 3, 2, 5, 0, 9 mil. Mam go w twardym, ale jeszcze zasięgu nie mam. Równam 310. Znowu go mam w twardym, wchodzi w zasięg. On chyba spada już. Straciłem kontakt. 3, minus 3 zrobił sobie, minus 5. Ale już jest bezpiecznie. Wizard, informacyjnie do wszystkich lotów. Zagrożenie nad Soczi zlikwidowane. Możecie kontynuować misję. Konwado Wizard, sprawdź mi pozycję na Bullseye 293 na 73 kontakty. Czy nie jest któryś stary? To waypoint 3, kręcę teraz. Kod 2, powtórz, pulze. Równo. Zwalniam. Kod 2, buzaj 2, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 2, 8. Kod 2, widzi 3 kontakty tam. Kod 2, eskorta tam kafe. Kopi potwierdź. Dobra, idę już kolejni, widzę tam z przodu. Uzi 1, próbuję wrócić do domu. Powodzenia. Uzi 1, powodzenia, nie mam kontaktu niestety. Przed nami na 19, jest na 100 milach. Wizard do wszystkich lotów. Czy ktoś widzi uszkodzone Uzi 1 F-15? Nad Krasnodarem jest tam kontakt i jeszcze po lewej na 27. Ale to chyba będzie. To widzę, ale oni są cold. Uzard, heads up ponownie do wszystkich lotów. Czy ktoś widzi uszkodzoną F-15? Gdzie mniej więcej się znajduje? Gdzieś w mamy kontakt 311 na 150 na 12 tysiącach kierujących się na północ. Wyprowadź go na kurs południowy. Cold 2, nie widzę kontaktu radarowego. Oddeleguj jeden samolot do eskorty. Wilku, ale my jesteśmy daleko. Cold 1, Uzi 1, jaką masz wysokość? Jedynka, zombie, minuta, utrzymuje kurs i prędkość. Cold 2, 1, podaj jego pozycję po bullseye. Prawdopodobnie 309 na 155 na 15 tysiącach, kierujący się na południowo. 7,5 paliwka mam tylko. 0,60. Wygląda na to, że musiałbym zresetować w ogóle komputer. Tak, dwójka to samo. Także no, niestety jestem w takiej sytuacji, w jakiej jestem. Skończyłem się amunicja. Możesz napisać do cichego, że ja już jestem właściwie bez amunicji. Jeszcze raz, bo... UZI 1-9, słyszę cię głośno i wyraźnie. Poczekaj, może ja wejdę na ten, spróbuję wejść przez, a nie, ty próbowałeś się z nim skontaktować coś przez... 3, 2, słyszę cię głośno i wyraźnie. O, cicho, słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie? Jedynka, jestem już. Głośno i wyraźnie. Okej, okay, świetnie. Sytuacja jest mi taka, że mam uczestę, tak, właśnie bez amunicji i w związku z tym co robić dalej. UZI 3-2, skontaktuj się z UZI 1-1, odprowadzisz go do domu.
Trójka, 7 Uwaga, znaczy mam problem, ponieważ mogę was tylko słyszeć przez TeamSpeak'a, znaczy słyszę wszystko. Dobra, wystrzelimy te harne i wrzucamy na tankowanie. Przez normalne radio, musiałbym resetować komputer. Uzi 3-2, słyszę cię na radio. Na radio? Miej mówi, że cię słyszy, jest już ciszej. Uzi 1, bo twierdzam, też słyszę na radio. Ty, a z prawej od nas na 12 tysiące. Okej, no bo to ja może mogę to inaczej, inaczej skonfigurować. Dobra, no, Uzi 2, 1, tak. U mnie jest dobra, nieznany. To... Wizard, break. Uzi 1, Uzi 1. Przy Krasnodarze jest. Break. Są dwa kontakty. Uzi 1, state your position. A dobra, ten jest zielony. To chyba to jest 15. Uzi 1. Nad Krasnodarem dwa były. 1 na 19. Tu 7. Winchester. Pozycja, pozycja, ja się ogarnę z awioniką, bo wszystko mi miga, pali się, świeci i w ogóle. Pół skrzydła. Dobra, jaki masz kurs? Jaki masz kurs? Kurwa, teraz będzie pewnie. 20. Kurs 20. Wysokość 6,5 tysiąca. To nie on. Stąd. Tu, Magic. Uzi 3-2. Trochę to Uzi 3-2. Mam bingo. Znaczy 4800. Ty, bo my jesteśmy przed kapami. Uzi 3-2, clear target. Tak, bo oni się po. Kapi, Wizard. Wizard, powtórz. Uzi 3-2, RTB. Copy. Dobrze, mamy RTB. Wizard Uzi 1 jest prawdopodobnie buzer, czyli na 16 tysiącach mniej więcej pod nami. Jedynka 316. Wizard Uzi 3-2 Zombie. Daj sance, bo wyjebałem przed ciebie z prawej. 38-154. Zombie na minutę. Uzi 1, wyprowadź się na kurs 120. Muszę być. Ale nie wiem, czemu ten harm nie zadziałał w trybie range unknown. Uzi 1, najprawdopodobniej mijam lotnisko Sochi. On siadł. Uważaj, tam wysa 15 stoi, żeby cię nie taracha. Trzymaj wysokość. A, unknown, okej. Okay. Bo to powinno zadziałać. Uzi 1, copy, kontynuuj lot kursem 120. Za chwilę postaram załatwić się z Korfem. Uzi 1. Uzi, gubię z wami kontakt radarowy. Dobra, jeszcze garnąłem. Nie będę w stanie wam pomóc. A czy jest ryzyko takie, że AWACS może nie nad dowolnikiem będziemy mieli kontaktu też, nie? Do wszystkich lotów. Nad celem znajduje się wrogi. Tu przyjeb obecnie budzaj 3-2-3, 220 mil. Jeden, wy jesteście tam bardziej w AA, jeszcze to spróbujecie to zaangażować. Colt 2-1, Tiger 3 Ship.
Display time 20. Mike. Dobra, kręcimy w prawo na czwarty. Teraz. Potwierdzę. Z jeden wizard. Uzi 1, idź na południe, 1-8, zer. Zabić na rybarze. Potwierdzam. Dobra, trójka, czwórka, wy przejdźcie w tryb R2 i tam szukajcie celi. Jedynka i dwójka, my spróbujemy harmę odpalić. Przyjął czwórka. 320, wysokość 4000, no i się turla. Dwójka przyjął, na, jakiego celu poszukiwać? Wzięliście lotnisko Saczi? Potwierdzam. Dwójka, szukaj 15. Z jeden obecnie czekam, że dwójka 15 przyjął. Zombie i odeskortuję was do skrytajsi. Okej. Okay. Widzę w zasięgu wzroku mam chyba gołdatę w tej chwili. Na bullseye są dokładnie, nie? Teraz. Widzę cele. W takim razie radarze. W ćwierć, jak będziesz przylatywał na gołdatę. Uzi 1. Uzi 1, no w miarę możliwości postarę się nabrać wysokości. Dwa cele na 19 tysiącach. Postaram się. Uzi 1. Tak. Spike 11. Spike do 11. Spike. Kurwa, Spike S11. Strzelasz w lat wróg, czy w hasie? Spróbuję w hasie, ale na razie mam 11, a ja szukam 15. Dobra. Ja wróg spróbuję odpalić. Widzę 11 już na hasie, jakby co. Kiedy jak będziecie angażować tam tymi harmami, to dajcie znać, co tam wam wyszło mniej więcej. Copy. Code 2-1, Spike SS6. Dobra. Jedynka, tu jest jakaś szóstka jeszcze. Tak, potwierdzam, jest, nam też się wyświetliła, także tam kolty, jak możecie, to stukajcie, my idziemy za wami, ja też mam harmy jeszcze. Sancho, to ja się włączam na szóstkę i lecę obok ciebie. Okej, okay, wróciłem. To dwie, dwójka, szóstka. Uzy 3, 2, wizard. Wracam. Uzy 3, wizard. Potrzebujecie do eskorty radnej F-15. Obecnie na twoje bra 1-1-5, około 40 mil. Jedynka, jestem w zasięgu do 11, jeszcze poczekam. 40. Trójka, widzę szóstkę. Colt 1 Magnum. Uzi 3-2, potwierdź, że zrozumiałeś rozkazy. Wladu, walisz do tej szóstki? Negatyw, czekam na 15, nie mam 15 jeszcze. Dobra, to ja walę do szóstki. Spajka mam. Kolk 1-3 ma. Przełącza się na harmy? Przy super oszczędnym lecie jest 180. Walcie harmy, jedynka defensji. 3-2 nadajesz do defensji. Rakieta w powietrzu, rakieta w powietrzu. Dwójka, breaking right. Uzi 3-2. Uzi 3-2, okolice twojego kursu 1-2-0, 40 mil, znajduje się ranna F-15. Znajdź ją i odeskortuj do space. Sancho, idę za tobą, defensive. Potrzeb się zrozumieć. Dwójka też idzie za Sancho. Magnum. Mam w tej chwili 4170. Nie zrozumiałem, dokąd mam odeskortować. Do lotniska Kutaisi. Chyba zgubiła? Do Kutaisi. Kolejna rakieta wali. Tak.
jeszcze dwa. Mam cel na blisko, 20 mil ode mnie. 15, bić? Z długich? Call to 4, pixel A. Bij jak możesz. Ale czekaj, stoi, bo to może być friendly. Ile mil? 15. Minąłem jakieś ochrony. 11. To jest tu. Dobra, odchodzę. Z 1-1 przeleć nad babuszarą i zgłoś wtedy. Znaczy dalej świeci, tęczy. Kopi, to odbierasz system Winchester w walcie. Dobra, dwójka, ja mam harma jeszcze i 15 mi się zapaliło na RWR-ze teraz. Walcie do 11. Jesteś do 11, a i do 6. Sancho, ja do szóstki wysłałem rakietę, nie wiem czy ona jeszcze świeci, mam jeszcze jednego harma. Dwa bandy z tuszy w bra 010 hot. Spring jeszcze raz, halo, bo było na drugim radiu komunikacji. Ja wyjebałem jednego harma do szóstki i mam jeszcze jednego harma na pokładzie. To weź tam 11, a ja się wrócę, spróbuję 15 pierdolnąć. Przyjął, wezmę 11. A, sorry. Uzi 2-1 negatyw. Ja będę ubezpieczał R2R-a, wspinam się z powrotem na wysokość. Trójka się obraca. Ta dwójka to sama. Magic potwierdź 3-2-1 na 198 na 30. Kod 2-1, Bandit One Ship obecnie, Buzaj 320, 207 mil, 20 tysięcy. No bo ten twój bieg. Czeka, masz jeszcze jakieś harne? Uzi 3-2, przyspieszę harm, trochę. Czwórka. Czwórka też spróbuj 15 znaleźć i zaatakować. Potwierdzam 15, czwórka. Hold 2-4, merch. Hold 2-4, hold 2-1, Foxy. Był za 3-2-1 na 204 na 20. Na szóstkę mam ciągle na RWR-ze. To możesz też do szóstki walić, do wszystkiego walcie. Co dobra, przyjął. 11 chyba już nie miałem. 1-1, 4-4 na babuszera. Uzi 1-1, kontynuujcie lot kursem 1-2-5, przelecicie nad Senaki. Kod 2-1 jest prawy. Uzi 1. Uzi 3-2, run na F-15, bra 1-1-5, 45 mil, 5 tysięcy. Złapcie ją szybko. Uzi 3-2, potwierdź, że zrozumiałeś. Dwójka mam zalokowaną w szóstkę, podlatuję trochę i odpalam. Copy. Uzi 3-2, Wizard. Uzi 1, Spike F-14. Stamtąd też chyba nic nie wystartuje. Wszystko świeci. Potwierdzam, Spike klasa 6. Dobra, Magnum, Breaking Light. Dwójka go in defensive. Uzi 3-2, Wizard. Jedenastka nie świeci. Ale to szóstka, to szóstka nie świeci. Szóstka świeci znowu, no. Nic. Szóstka już chyba też nie świeci. Dobra, same zniszczone chyba w takim razie.
Mam jednego. Trójka. Czy masz harma, tak? Tak, mam harma i 4D długie. Myślę, że nie ma się tu już nieco kręcić, bo chyba samów już tam nie ma. No jeszcze możecie szukać jakiś SA-9 może. Fu, 13. Jedynka, na jakiej wysokości będziemy wracać? 32. Okej, gruba. Zbiorniki odwrócone? Nie. Wizard, Colt 2, Winchester i RTB. Colt 2, Wizard, nie jest RTB. Repeat, Wizard? Kod 2, clear to RTB. Copy. Jaki masz fuel state, Sancho? Jedynka fuel state, 6600. Dwójka 500. Trójka 6000 w tej chwili. I dwórka też 6. Spotykamy się na waypointie trzecim. Na 32. Dwójka przyjął. 3. 4. Nad waypointem trzecim zróbcie holding, jak ktoś będzie. Uzi, jeden wizard. No dwójka 10 minut. Uzi, jak ta sytuacja? No, 3,5 wysokość, kurs 120. Nie wiem, jak daleko tutaj jest. Uzi, jeden wznieś się, jeśli ma szansę i wypatruj senaki. F-15, UZI 2-1, czy potrzebujesz pomocy nawigacyjnej? Przydałoby się. UZI 2-1, be advised. UZI 1 znajduje się bardzo daleko od was. Wysłamy szef 18 do eskort. F-15, UZI 2-1, do Kutaisi, zmieniaj następny w trybie ILSN do momentu, aż ci się pojawi. Dwójka mniej więcej na waypointie, żadna minuta. Na high sea. Przyjął. Wizard UZI 2-1, jaki mamy wiatr? UZI 2-1, standby. UZI 2-1, wiatr nad Kutaisi, 287, 8 węzłów. To jest Meteo? Tak. Okej, okay, F-15 uszkodzony do Kutaisi, UZI 2-1, podaje. Ustaw na HSI, klikaj następny ILSN, żeby ci się wyświetliło 254 i odległość około 100 mil. 254. Przyjął, 254 to jest kurs pasa, tak?
Tak, to będzie kurs pasa pod wiatr na Kutaisi 254. W tym rejonie byliśmy około 100 mil stąd do, tak przypuszczam, do Kutaisi. Okej, okay, dzięki. To cię zaprowadzą i go tam. B2 jest aktywny pas na Kutaisi 254. Santo na 32 czy na 30? Bo jesteś na 30. Na 32 i jestem na 32. 2996? Potwierdzam. Ja jestem za wami wszystkimi w stopni lecę. Aha, dobra, na wypowiedź jest czwórka, Radzie. Uzi 1, jaką macie wysokość? 5 minut do waypointu, czwórka. Uzi 1, poproszę, widok. Uzi 1, Wizard, jaką macie wysokość? 4,5 tysiąca, z takim widokiem. 60 mil, 27 tysięcy. Wizard, na 12. Potwierdzam, ale to jest chyba ich AWACS. Jebiemy go? Nie zaczynaj, kurwa, znowu. Ja mam 4 długie. Tak, to jest Iwa, AWACS potwierdzam, 50. Zatem. Ej, nie chcę być niemiły, ale wlatujecie w patrol krążownika, także, także to. To jest tylko reski. Dobra, kręcimy w lewo. Spróbujmy się po detalinku znaleźć. Springman, nie angażuj go. No kręcę w lewo przecież. Bo to żeśmy przerabiali i to się nie skończy dobrze. Kręcę w lewo przecież. Cze, ale ałat. Widzę was. Jesteście za mną, po lewej. Już raz ja też chciałem AWACS-a atakować. Nie, z AWACS-ami, słuchajcie, z AWACS-ami jest tak, żeby nie było odpiny. Z AWACS-ami jest tak, że jeżeli Mission Maker napisze, można polować na AWACS-y, to można polować na AWACS-y. Ale jak Mission Maker w większości przypadków stawia samego AWACS-a bez osłony, co w realu by się nigdy nie zdarzyło, to to jest bez sensu, bo z każdą misją można było robić tak, żeby lecieć właśnie takiego long haula, rozpierdalać AWACS-a i dopiero potem działania rozpoczynać, nie? Wiecie o coś, no w realu by wam nikt AWACS-a nie zostawił bez osłony, nie? Ale ja nic nie mówię, skręciłem, przestałem angażować, lecę sobie do domu. Mówię o Sancho, czy o sytuacji z JF-ami. A. Dobra, dobra. Dobra, ja mam przez to całe kręcenie i przez to zombie, które mnie kosztowało dużo paliwa, 4300 mi zostało. Jestem na dwójka na 31 tysiącach. Wizard, widzę was. Uzi 2-1, F-16, 3 ship. Jaka jest sytuacja taktyczna? Czy jesteśmy jeszcze tu potrzebni? Ja dwójkę wyrównałem, po swojej celu. Lewej widzę trójkę. I jeszcze też po swojej lewej z tyłu widzę dwójkę. Copy, Uzi 2-1, request RTB, request, divert, divert. Ja mam dzisiaj mil do was, czwórka. Uzi 2-1, clear to RTB, tak. A speed check, jedynka? Jedynka, 319. Copy, Uzi 2-1, factor to divert, Kutaisi, on my way. Jaki macie fuel state? Is bearing 130 for 200. Uzi 2-1 informacyjnie, po drodze macie tanker, jeśli chcesz skować. Rozumiem, dziękuję. Dwójka 4-0, zaraz będzie bingo. Trójka 5-300. I 5-300, czwórka. Dobra, dwójka podchodzi pierwszy do tankowania. Potem dwójka, potem trójka albo czwórka. Które tankery mam przypisane? My możemy wybrać albo Arco, albo Shella. Patrz, który bliżej. One obok siebie latają.
To zobaczymy, który będzie mniej oblegany. Uzi 1, Uzi 1. Uzi 1, jak sytuacja? Panowie, tam przypominam, żeby tylko łyknąć, żeby wam starczyło, a nie walić do pana. Żeby i dla wszystkich starczyło. Uzi 1, rozumiem pochodzenia. Kopi. Uzi 1. Kto tam mówi cały czas? Na powrót myślę bezpiecznie będzie 9000. Uważajcie, Bullseye 289 na 227 na 27 tysiącach, single ship w waszą dobra, stronę. Dobra, lecimy do, czwarta, na razie do Shella, 239, 10 ekstra i taka. Na razie na taka, nie przełączamy radia. 29? Kontrolę informacyjny, ten samolot... Taka 10 ekstra i FWR. Napisałem na czytę. Przyjął 10 ekstra. 106 mil. Kolko do Luzer? 1,65 mil. 10 ekstra? Potwierdzam, ale 10 ekstra R2. Colt 1. Colt 1, Jaków u was z uzbrojonym R2? Colt 1... Oczekuj. Macie rakiet. No, dwójka komplet, cztery długie, tylko z tym paliwem słabo. Trójka komplet, paliwo jeszcze w sumie jest. I czwórka komplet, paliwa 500. Colt 1, pełne uzbrojenie R2R, niski stan paliwa. Uzer, kopie. Rzuciłem sobie tutaj takan 10 X-ray R2R i w ogóle w drugą stronę mi pokazuje. No i tutaj. Wiesz co, jak masz R2R, mi pokazuje 90 mil. No to dobrze pokazuje. Mi 81. Masz 10 takan AA TR, tak? Na 10 X-ray. R2R 10 X-ray. O dobra, dobra, przeklikałem i mi już jest dobrze. Ok. A wiecie, że czeka nas jeszcze jedno kręcenie wysokościomierzem? Ten, on podawał inny na lotnisku. To on nie był taki niski, ten, który ITC podawał. Bo on Q&H podawał. A po prostu
ale powinno się do 293 czy jakoś tak? Ale stojąc na lotnisku, jak przekręciłem na to, co ty podawałeś sam, czy to byłem w depresji? No ja to samo. Ja byłem na zero u mnie. No ale ja jesteś na pneumatiku czy na elektriku? Elektriku. Może w ustawieniach masz inne. Dobra, to spróbujemy z 2996 ciśnieniem zrobić Hightechana. Konsulta robiliście? Czy jeszcze nie pora? Jeszcze nie. Może się szóstka odezwać. Ale w sumie innych nie strzelała. Dobra, fence out można robić. Jak się odezwie, to wiesz, nie? Jeszcze harba mam. Dobra. Ja i nawet na RWR-ze nie mam. Mam jakiegoś Big Birda na tym. Tak, to te dziesiątki na północy. Jedynka zombie minuta. Jestem. Wizard called one. Switching to shell. No dobra, strzel radio 239. Wizard 1, Uzi 216. I zniżam do jego wysokości. On jest na 18.
Dwójkę, jaki masz fuel state? 3500. Copy. Nie, znaczy 4,5 pewnie gdzieś, nie? Trójka, 4600. Czwórka. No ja startowałem z 600, tam agresywnie tam się broniłem przed tymi rakietami, a potem 400 poszło na zombie, kurde się zagapiłem i musiałem wysokość podganiać. No teraz każde kichnięcie do palacza jest ważne, jak było. Jedynka, mam 5200 paliwa. Jedynka, z całym szacunkiem, wy się nie liczycie w tej zabawie. Ała. Stary, jak prowadzisz, to zawsze masz najwięcej. To już przed nami, visual? To na 11, 12, 11? Jedynkę, ja mam visual. Tak, to jest to. Ja też, nawet się zaskoczyłem, bo myślałem, że będzie gorzej z tymi goglami. Masz G2 już? Tak, tak, tak. Proszę cię. Tylko przyzwyczajcie trzeba, wiesz? Mocno się trzeba przyzwyczaić. Oj tak. Tankowce lecą około 300. Czy tam ktoś wjebał? Jestem, jestem, mam kryzys podobno. Tak, przeciął nad Sarczem tyle co. Głodny. Podchodzi dwójka pierwszy. Najlepiej to ma czwórka, który nas właśnie mija. Wykręcam do was. O, widzę. Odnoszę wrażenie, że ten tankowiec raz skręca w lewo, raz w prawo, a raz prosto leci. No, będzie grubo. Ta Esa Floresa odjebał właśnie teraz. Dobra, zwykle skonfigurowany podchodzę. Do 9, nie? Tak. Lewej, lewej. Mam rewizję.
spoko Vlad, w Gogla się trudniej tankuje. Ja też mam takie wrażenie. Dużo ludzi mówi, że jest łatwiej, ale dla mnie jest dużo trudniej. Możemy sobie rzucić po dwa zbiorniki i zostaniemy z jednym. Weźmiemy trzy, z bazie się ucieszą. Dobra, dobra. Ja mam bingo. Kopi. Ty Springman też masz bingo? Ja jeszcze 200 mi zostało do bingo. Dobra, to potem czwórka tankuje. On chyba tego S-a robi jak ten, jak zaczyna skręt znowu, nie? To idzie najpierw w prawo, potem w lewo. Podlecę tam Sancho bliżej, pomogę mu trochę. Dobra. Trochę niżej Vladu, delikatnie. Dobra, trzymaj. Za wysoko, za wysoko. Oddal się trochę, bo zaraz zerwiesz. Dobra, stoi, trzymaj tak. Teraz do góry i do przodu. Tylko do przodu. Stoi. Trzymaj trochę za blisko. Za wysoko. Dobra, trzymaj, trzymaj, trzymaj delikatnie, delikatnie, delikatnie. Luka, gdzie jesteś? Już za wami jakieś 3 mile. Copy. I do przodu. Dobra, tak go przytrzymaj, to się podłączy. Dobra, do przodu. Wysokość dobra. Dobra, a mój być powoli. Dziura, trzymaj. Trochę do przodu. Trzymaj. Dobrze jest, trzymaj. Trochę do przodu, do przodu. Dobra. Trzymaj troszeczkę do przodu, delikatnie. Trzymaj. Za blisko, za wysoko. Trzymaj. I do przodu, do przodu. Trzymaj. I tak trzymaj, tak powinno być idealnie. Za blisko, za blisko. Trzymaj. Do przodu, do przodu.
Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Troszeczkę do przodu. Do pełna ładujemy. Trzymaj. Ciut za blisko. Trzymaj. Trochę do przodu troszeczkę. Trzymaj. O, musisz pamiętać, że on troszeczkę z opóźnieniem, nie? Tak sekundowym mniej więcej reaguje na przepustnicę. Ale teraz jest ok, tak jakby trzymał idealnie. 2,98 prędkość mniej więcej. Trochę za blisko. Ładuj coś, bo tylko my odtankujemy. Dobra, słuchajcie, ja odejdę na chwilę, wy się dotankujcie, M9600. Chyba odchodzić, tak? Czwórka. Tak, posłuch czwórka. Tylko zerwij z nim kontakt najpierw, ten dwójka. Abort rejoin. Dzięki, Sprint, dzięki, bo ty gogla jeszcze od nowa uczyć praktycznie, ale nie było źle. Spoko, zobaczysz jak ja podejdę, co będzie. Tu mogę z nim lecieć praktycznie idealnie, ale jak podchodzę pod Buma, to jest jakiś kurwa hardcore. Wiesz co, no ja tak obczaiłem, że podchodzę tak, żeby mieć ten krzyżyk, ten celownik, na Bumie więcej jak podchodzę. Jaka nam jego prędkość była? 2,98 mniej więcej trzyma. Przyjął. Sancho, ja mam 9,5, no nie wiem, no mogę się potem jeszcze dotankować, ale wydaje mi się, że to i tak już jest dużo. No nadal odstarczy. Żebyśmy za ciężcy nie byli przy lądowaniu, nie? Bo się rozpierdolimy. Mamy 240 mil, nie będziemy za ciężcy. No ale z pełnego schodu to byśmy doszli do połowy. Nawet więcej niż połowy. No, 2,99 powinna być jego prędkość, ale jak on się podłączył, to było 2,98. Już mu tam do tankowania zgłosiłeś? Ja zakończyłem, nie słyszałem, sorry, miałem gogle podniesione. Nie, nie, wiesz co, do czwórki mówię, czy już do tankowania zgłosił. Zgłosiłem tankowanie. Coś mi nie chce odpowiedzieć. 2,39 częstotliwość? Tak, 2,39. Spójrz jeszcze raz. 2,39. Zgłoś mi jeszcze raz. Tylko na tym UHF-owym menu musisz mówić, nie? Trzymuj. Podłączył się. Troszkę do przodu, bo ci ucieka. Dobra, trzymaj. Za blisko. Trzymaj, spokojnie. O, za blisko, za blisko. Trzymaj. Nadal ciut za blisko. Delikatny ruch przy prysnicy.
Teraz troszkę do przodu. Trzymaj, trzymaj. Dobra jest. Ale szarpiesz. Za daleko? Dobra, trzymaj, 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 trzymaj. Podłączy się teraz. Za blisko. Trzymaj, trzymaj. Podłącza się, trzymaj. Podłączony, trzymaj, trochę za blisko. Trzymaj, 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 jesteś idealnie teraz. Za blisko podchodzisz, trzymaj. Trzymaj, 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 sam się podłączy. Trzymaj go tak, się podłączy. Trochę bliżej. Dobra, trzymaj. Wsadza ci w dziurę. Tak, trzymaj, jesteś idealnie. Odchodzisz trochę, odchodzisz. Trzymaj. Trochę podejdź. Dobra, trzymaj. Teraz jest okej. Odchodzisz, odchodzisz. Dobra, trzymaj. Idealnie. Powoli odchodzisz. Teraz trzymaj. Trochę za blisko. Trzymaj, trzymaj. Daj trochę do przodu. Trochę do przodu jeszcze. Teraz trzymaj, on się podłączy. Trzymaj. A, odchodzisz. Tak, do góry trochę daj. Do przodu. Trzymaj. Trzymaj cały czas, jest dobrze, na zielonym. Idealnie na zielonym w połowie. Tak, trzymaj, jest git. Lekko do przodu. Dobra. Jeszcze troszkę do przodu, trzymaj. Lekko do przodu. Trzymaj. Do przodu, do przodu. Dobra, trzymaj. Lekko do przodu, delikatnie. Trzymaj. Cały czas jest ok. Lekko do przodu. Trzymaj. Lekko do przodu. Trzymaj. Do przodu. Trzymaj. Lekko do przodu, bo odchodzisz. Dobra, trzymaj. Zaraz się powiem, podłączy z powrotem. Trzymaj, podłącza się. Lekko do przodu. Jeszcze trochę do przodu, bo odchodzisz mu troszeczkę. Delikatnie do góry i będzie ok. W dziurze. Nie, jeszcze nie. Tak, trzymaj. Lekko do przodu. Lekko do góry. Jeszcze kawałeczek. Dziura. Trzymaj.
trochę do przodu. Trzymaj. Za blisko. Trzymaj. Trochę do przodu. O, pełny. Sancho, ile masz? Bingo właśnie. Dobra, to ja będę podchodził. Dobra, podchodź. Czwórka, możesz prawo, ja dalej jestem. Gdzie jesteś, Sancho? Po mojej lewej? Prawie trudno. No, weź go rozłącz, tylko czwórka. Cztery, rozłącz dziurę. Rozłączona. Shell 1-1, forward 1-3, request rejoin. Ready, pre-contact. Cleared contact. No to mamy problem. Co się odjebało z tym tankowcem? Co się odjebało z tankowcem, Sancho? Zanurkował. No bo go jebać, wiesz? No, ja nie wiem, czy mam cały samolot, ale chyba lecę. Szybka zmiana na Shella 11 Extra i Falcon 2.4.0. Fuuu, Dragon 4.0. Czy on zanurkował w momencie, jak się do mnie podłączył? A ta dwójka ma zostać, czy wracać? No ja mam 8800, Sancho, to możemy lecimy z biesem. A wy jesteście zatankowani? Tak, no ja mam 8800, ja wrócę na pewno. Jak polecimy wysoko, to bez problemu. To wracajcie. Przyjął. Dobra, przyjął. Ja z 18 do 7 się znalazłem, wtedy odzyskałem przytomność. To jest to tank pierwszy waypoint, nie? Potwierdzam pierwszy waypoint. Na jaką chcesz wejść wysokość? No wiesz co, no im wyżej, tym lepiej tak naprawdę. Ja jestem za tobą teraz, także prowadź śmiało. No Sancho, tak, taktyka był na jakiej? Przypomnij, please, bo ja mam notatki niestety w goglach, to jest glipa. 2-4-2. Przejął 2-4-2. To chodźmy tak 2,5 stopnia w górę. Przejął 2,5 stopnia w górę, jestem z tobą. Speed check, bieg. 321. Jeśli to ważne, to widziałem 3 spadochrony, Sancho. To dobrze, to możecie zameldować Avaxowi, że tanker, załoga tankera się ewakuowała. Dobra, i to był Texaco, tak? To był Shell, i zdezerterowali. Shell, dobra. Springman, to może ja pierwszy podejdę? No podejdź, podejdź. Tylko, że ja mam wrażenie, że on się zanurkował na mnie, jak do niego właśnie się podłączyłem, bo to już miałem zielone lampki.
mnie kurwa zdziwił. To się z nim zderzyłeś, ja nie wiem jak ty jeszcze tu żyjesz. No właśnie też nie wiem, ale widziałem tylko jak zaczął mi podrywać samolot do góry i w tym momencie wjechałem mu w dupę i straciłem przytomność, nie? I odzyskałem ją na 7000. A radar ci działa? No tak. No, to dziwne. A nie, czekaj, radar chyba nie działa faktycznie, bo go nie widzę na radarze. Znaczy, sobie miga, ale nie mam żadnego kontaktu, nie? Ty sobie masz mapkę tego Hightaka, runway 3-1? Nie mam. Dobra, to ja mam. Tunujemy się na Takan 2-2, Watyani. X-ray. Okej, to za X-ray. Słuchaj, jak będziecie przy tym, to zróbcie kurwa emergency i tyle. Ten wolniej leci. Coś fajnego tam powiedział ten? Jak mu zameldowałeś, że spadło? Wizard, kod 2, 2 i 2, 4, switching to mama. Springman, ty jesteś cały w kulach. Uszkodzony. Wiesz co, no widzę z przodu trochę uszkodzeń, ale na skrzydłach nie. No dobra, na prawym boku też mam. Powtórz bieg. Równam dla zwiększenia prędkości. Dobra, ja widzę cię teraz z tyłu, już gonię. Na tą chwilę wycieku paliwa nie widzę, z paliwa schodzi normalnie. Dobra. I tam wiosem musimy radial 252 przechwycić. Okej. Okay. Mówiłem ci, Vlad, że będą jaja. Ale ja wiem, co się stało. To się dzieje. Ja teraz bardzo dużo ćwiczyłem tankowanie w ostatnim czasie. I jest tak, że jak jesteś za dużo, nawet wydaje mi się, że nawet jak się nie pali na czerwono, że jesteś za dużo, to czasami jak jebniesz w booma, to właśnie tak się dzieje, że cię jeszcze podbija do góry. I walisz tankowiec. Niewykluczone. Spiczek, gdzie są? Równo 300. Przyjął go nie. Co ma, 270? Jaką ten ma częstotliwość, Sancho? 240. Przyjął. Chcesz wejść wyżej, czy wystarczy 2.6? Dajmy jeszcze, nie wiem, dajmy do 30 tysięcy. Będzie bezpieczniej. Okej. Okay. On to powoli 2,5 stopnie daje. Przejął 2,5 stopnia.
zaliczą mi to jako R2R kill? Ale powinno być też friendly przed takim czymś. No to tak, dlatego się pytam. Tak, bo on, wiesz, on każde uszkodzenie tak naprawdę traktuje jako kill. Zobaczymy, bo w sumie to skoro ja lecę tankowiec, to nie powinien jakoś zbytnio oberwać, a on od razu poszedł w dół i zaczął kurwa skakać. Nie chciał mnie podłączyć w ogóle. No właśnie widzę, szuka cię boomem, ale nie chce się podpiąć. Spróbuj jeszcze raz. On jest na 240, tak? Tak, nawet mi powiedział cleared contact. Ja go nie słyszę na przykład. Jakieś goodbye teraz. No szuka cię boomem. Tak, tam dalej mi nie odbier. Tam co? Darkstar dla Colt 1-2. Go ahead for Wizard. Wizard, straciliśmy Takan w Adriani. Przestał działać tak jakby. Wiecie coś na ten temat? Prawdopodobnie jest za daleko Colt 1. Przyjął, sprawdzimy, chociaż przed chwilą odbieraliśmy jeszcze. Może na po prostu 282 i... Tak. Powiedz sprintu, jak będziesz miał 2000. No spoko, jeszcze 400. Spróbuj może się rozłączyć i podłączyć jeszcze raz. Nie, jaki kurs musimy teraz obrać? Masz na coś? Chociaż śledzi cię. Jestem, wiesz co, patrzyłem na ten, na mapę. Na 90 polecimy. Szuka twojej dziury. Bo nie jest otwarta, dlatego. A, no, okej. Okay. Bo dziurę widać szukał. Dobra, więc jaką kartę będziesz utrzymywał, tak cały czas ja podgonię i już... A to 290 będę trzymał. Dobra, 290, gonię i dołączam. Ja odbijam na lewo, na 90 stopni. 90 heading. Dobra, zgon. Powinien się connectnąć. Zaraz się będziemy. Do przodu trochę. Trzymaj. Do przodu. Jeszcze do przodu. Trzymaj. Lekko do góry. Dobra, ma. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Teraz trzymaj. Teraz za blisko. Tak, trzymaj. Trzymaj, jesteś już podłączony praktycznie. Tylko musisz celować tym tylikiem. Za
blisko. Teraz trochę do przodu i powinno być. Trochę do góry. Trzymaj. Za blisko. Za blisko. Dobra, trzymaj. No, odłączył się. Daj lekko do góry i się podłączy z powrotem. Lekko do przodu. Trzymaj. Lekko do góry. Trzymaj. Tak, trzymaj. Odchodzisz do tyłu. Do przodu, do przodu. Uciął cię. Skręciłem trochę w prawo. Do za blisko. 310, to dołącz to jak możesz, a ja spróbuję coś z tym takanem. O, takan chwycił. Za blisko dalej. Do góry. Prędkość, tak? Tak, dzwonią, 310. Do góry. Trzymaj. Trochę, odsuń się od niego trochę. Trzymaj. Tak, trzymaj, podłącza się. Dalej, wsadzaj z tą dziurę, chuju. Dobra, jest. Trochę odchodzisz powoli. Tak, trzymaj, jest dobrze. Odchodzisz. Trzymaj. Jest on 306 ustabilizowane pomiędzy 4000 a 4100 fuel flow. Za blisko. Trzymaj, trzymaj. Przyjął. Tak, trzymaj, jest dobrze. Za daleko. Odłączył się. Trochę do góry. Tak, trzymaj. Delikatnie do góry. Jeszcze troszkę. Trzymaj, za blisko. Za blisko, odejdź. Dobra, trzymaj. Odchodzisz delikatnie, trzymaj. Za blisko. Trzymaj. Za blisko troszeczkę. Trzymaj, trzymaj. Schodzisz z zielonego. Daj trochę do przodu, trzymaj. Na zielonym. Za blisko. Trzymaj. Trzymaj, jest dobrze. Czemu ci kazało odejść, kurwa, skoro jest dobrze? Trzymaj, trzymaj, jest. Jesteś cały czas podłączony do niego, trochę za blisko. Za blisko. Teraz cię odłączę. Trochę do tyłu i trochę do góry, a jeszcze do tyłu. Do tyłu, bo jesteś przy samym boomie. Dobra, trzymaj. Trzymaj. Trochę za blisko, ale jest, ok. Za blisko, za blisko. Teraz wyrównuj. You're taking fuel. A, za daleko. Ja mam 9000, ile ty masz?
właśnie na 2-7, to możesz odłączyć się. Dobra. Abort rejoin. O kurwa, w 1000. Jakbyś ILS-a chciał konfigurować, to jest 108.75 i kurs 310. Działa ci pomiar odległości, bo mi się sam zawiesił, mam wrażenie. 90 mil mam do TK. No, 39. To weź przeklikaj, może coś da. Trochę wyżej. No, tak, przeklikałem. Transmit receive jeszcze raz, mam faktycznie 90 mil. To ja minuta zrobię w takim razie. Wyżej trochę. Za blisko. Już na 7.
9000. Odłączam. Return free contact. Abort rejoin. Ja po twojej prawej. Równam. Przyjął. Dochodzę. Widzę cię. Co będziemy radar przychwytywać, za chwilę będę kręcił w lewo na autopilocie. Dam ci znać. Przyjął. Na pozycji. Pokazuje mi, że TACAM jest na headingu 95, dobra. Jaki teraz TACAM? 22. To kręcę w lewo na TACAMa. Teraz. I dodam mocy do tej linii. Z kontrolę. Enter. Dobra, kręcimy. Uwaga. Tak mi się ciężko tankowało, bo sobie picza źle ustawiłem w opcjach. Aha. Miałem za duży dead zone na piczu i chciałem do góry wziąć, ty mi nie dawał. No, no. A dwa, że jesteśmy ciężcy jak cholera. Liner decimal zero. Tu sygnajmy decimal 0, code 2-1, dzięki. Dobra, to obiecuję w takim razie 269 na kom 1. Przełączone. A my na 242 zmieniamy. Tak, już mam. Wizard, code 1, checking in after refueling. Hej, dropping tam tanker. Możesz się Springbank pochwalić, że tankera zestrzeliłeś. A jeszcze nikt mu nie mówił? Tego nie wiem. Jak ten tanker się nazywał? Szef. Kurde, nie, komunikacja jest przejebana. Biesu, przejdźmy na 129, na drugim radiu, co? Bo się zajebiemy. Sam, jedynka, sam, że my musimy na 129 przejść, bo się nie dogadamy z wieżą. Cold 1, my tylko czekamy. Okej, Sancho? Okej. Biesu, słyszałeś 129? Słyszałem. Dobra, wznoszenie 2,5 stopnia. Wizard Cold 1-3. Złe radio. Wiem, tylko sprawdzałem, bo drugiego radia nie mam. Więc straciłem jedno radio. Okej, czyli nie masz komunikacji z wieżą. Inaczej, nie mogę do nich gadać, ale ich słyszę. No, dobra. Jesteś cały w dziurach. Czuję to po tym, jak samolot reaguje śmiesznie. Nawet nie wiesz, jak bardzo musiałem machać drążki przy tankowaniu. Domyślam się. Faktycznie widzę, że jestem taki do ogona aż w biurę. O kurwa.
do domu 66 mil. Nie, no do Wazjani 216 mil. A, sorry, to do waypointu pierwszego faktycznie. Chciałbyś. No tak pan ci jeszcze odległości nie pokazuje, nie? No mi pokazuje. Pokazuje ci? Mhm. Tak, co bym odmiał. Faktycznie 213. Jak coś, to powiemy, że tankowiec sam zanurkował. Czyli ja nie wykluczam, że było tak, jak Vlad mówił, że mógł faktycznie przyjebać gdzieś tam boomem we mnie i wtedy mnie pociągnęło do góry, bo tak to było z mojej perspektywy, tak to wyglądało, nie? Mówiąc szczerze, to nie widziałem tego, bo akurat patrzyłem w inną stronę. No nie, ja sobie podlatywałem i widziałem, że mam czerwone strzałki, tam powiedzmy trzecia od dołu, każda z lewej i z prawej, nie? I sobie odjąłem mocy. I w tym momencie, kurwa, nagle mi poderwał ryj do góry i zobaczyłem tylko dupę tankowca i czarno. Myślałem, że zginąłem tak naprawdę, że mi skrzydła odpadły czy coś. Już tam, wiesz, czekałem tylko, kiedy mi się światło zrobi i już na ejekcie trzymałem łapę. To co, może military i szybko na 30 wznosimy? No to dawaj, ja mam 8600 paliwa. No to military na 3-4. Ale prędkość jak przyspiesza. Czy ja mam jakiś hamulec otwarty czy coś? Nie. Luk zamknięty. U mnie podskrzydłowe puste. Zbiorniki? No u mnie też. Chociaż jeszcze nie do końca, jeszcze mam piątkę w nich. Dobra. Altitude. Co? Dostałem ostrzeżenie o wysokości. Czemu? Bo przeleciałeś pode mną. Aha. Łe. Nawet nie wiedziałem, że tak ten radar reaguje. Jaki masz speed, powiedz mi w tej chwili? 2.6.3 utrzymuje. Okej, dobra, to by się zgadzało. Myślałem, że coś mi się popierdoliło we wskazanie. Chociaż powoli spada. Przy dobrych wiatrach to 2 godziny lotu jeszcze mamy. Co? Na tym paliwie naszym, bo do celu to tak... Mamy z 200 mil. To trochę będzie. Taka mi przestał odbierać. I też. Tak mieli ten sam problem przed tym. O. Z jakąś górą się chowa, czy coś? Tak, więc równo. Ale wyrównał. Do 30, tak? No.
bo mamy jeszcze trochę poniżej, to około godziny lotu przy tej prędkości. Ja pierdolę. Ale się wiatr chyba zrobił, co? Bo my kurwa praktycznie z kosem lecimy prawie. A nie, my lecimy tak chujowo. Straciłem czwórkę z datalinka. Może już wylądował. Może, bo już ten zwierzę gadali, wiesz? No dobra. Ja ustawiam autopilota. Dobra. Bo zapasowe te mi nie działają, horyzonty. Cud, że żaden FCLS nie jest jeszcze błąd. Ty, a ten takan tobie też ucieka w lewo? Nie, nie ucieka ci w lewo, nie? Nie, ale nie mam odległości. Bo ja mam w tej chwili taka na 72 mniej więcej. No ja mam taka na zachód, no na 300 mam kierunek taka. Popsuł się. Wiesz co, ja sobie wbiję waypoint na lotnisko po prostu. A, mapa F10 działa. Tak, ja widziałem teraz na naszej godzinie mniej więcej 11, tej pierwszej, w pół do pierwszej mniej więcej był, pojawił się na chwilę samolot, to pewnie tam jest w Adrianie. Więc mniej więcej kierunek 100. Dobra. Masz speed? Kont 1, Wizard. Kont 1. Kont 1, dowództwo pyta, czy jesteście gotowi na debrief. Kont 1, my jesteśmy w trakcie lotu, jeszcze 100 mil do lotniska ponad. Jesteśmy nad Kobulet. Kont 1, przekażę, nie możecie brać udziału w debrief. XD? Proszę was, kurwa. Ja chcę to słyszeć. Dobrze mówię, nie? My teraz nad Kobulety gdzieś przylatujemy. Nie Kobulety, to lotnisko, co zawsze się na Gildiańskim spawnujesz. Po prawej Senaki jest. Senaki, dokładnie, o. Tylko 70 chyba mil mamy do lotniska, czy jakoś tak. 140 teraz, dobra. Dwa razy dalej. Dobra, wbiłem sobie w Azjani na waypoint 5, jak chcesz koordynaty, to ci podam. A czekaj, co tak treningowo sobie aż zrobię. To podaj, Nord.
Nord 41 38 264. Poczekaj jeszcze raz. Nord 41 38 264. Teraz East. East 045 01 145. Altitude 1540. Gotcha. Dobra. Jedynka, jest 1130? Potwierdzam. Jedynka, jest na ziemi, biec już wyłącza, już kołuje teraz do miejsca podstawowego. Takam się coś pierdoli. Myśmy w ogóle nie podchodzili z takanem, bo złe nam namiary zaczął podawać. Uważajcie na takana, zajebiście uważajcie, bo odległość ci podaje, że to złe. Dobra, my już sobie waypoint tam wbiliśmy. Lecimy po waypointie. Okej, okej. Dobra, lecimy z butlami, czy je odrzucamy? Ja będę szczery, wolałbym odrzucić przed lądowaniem to, co mam pod sobą, bo dziwnie się zachowuje na małych prędkościach ten samolot. No to odrzucamy, bo ja mam już puste dawno. No to odrzucamy. Poszły. Odrzuciłeś emergency, czy normalnie? Normalnie, emergency to też enramy pójdą. No właśnie się zastanawiałem, czy zrzucisz wszystko, czy tylko te. Wszystkie trzy zrzuciłeś, czy skrzydłowe? Skrzydłowe. Przyjął, odrzucę. Bo w centerze jeszcze mam troszkę paliwa. Poszło. Dobra. Za 10 minut będziemy nad lotniskiem przy tej prędkości. Ja skręcę trochę na lotnisko. No przyjął, ja sobie włączyłem autopilota na waypoint, ale coś nie chcę go śledzić, już 1, 4, 4, 4. Dobra. Może chodźmy na debriefa. Tylko, że ja będę nagrywał. A, dobra, to nie, to wracamy. Chyba, że im powiesz, że za 10 minut będziemy i poczekaję. To przejdę, powiem. Dobra, już. Powiedz mi teraz, jak włączałeś ten tryb, że widzisz ile czasu, a nie odległość? A ja to w głowie liczę. A, okej, okay. Bo wiem, że też gdzieś tam był taki ten tryb, nie? W tym wchodzie, że pokazywał czas. No, jest taki tryb. Tylko jak go włączyć? Kurde, nie pamiętam, bo z niego się nie korzysta w BMS-ie. Spoko.
chyba nie ma jeszcze w tej 16 time on target po prostu. O, możliwe, że to w 18 było. A jest czas, ale nie podaje do celu. Może nie będziemy musieli robić hajtakana. Ja zgłoszę emergency, więc będę szedł po prostu z tej team. Dobra. A ja powiem requesting visual approach i tyle. Chybyś musiał za mnie zgłosić, bo ja nie zgłoszę, w sumie zapomniałem. Dobra. Jak chcesz, to centralne też możemy odrzucić. Nie, na razie spoko. 353 ma jest okej. Dobra. Sześćdziesiąt mil do lotniska.
Dobra, 37 mil. Możemy do 20 zacząć obniżać. Dobra, after you. No to 10 stopni na idle zniżam teraz. O, tak on mi pika. Tam mi też się obudził. No mi nawet przez automat nie odpowiada. Równam. W sumie 20 mil to już też nam możemy zejść na 10. To znaczy. No to 10 stopni idle. Są dwa pasy? Jeden. Bo był 3-1 lewy, tak się zastanawiałem. Nawet nie zwróciłem uwagi. Robię powoli separację, chcę podchodź pierwszy, ja zajdę za tobą w razie, bo... Myślałem, że ty chcesz pierwszy podchodzić z emergency. Nie, wiesz co, zejdź pierwszy, bo jak ja się rozkurwię na pasie, to ty nie zejdziesz później. No dobra, to podchodzę. Ja podejdę i tak zaraz za tobą, nie? Pewnie tam z odległością może 2 mil. Dobra. Altitude. Równo. Ja byś trzymał? Czy za 50? Postaram się. Alt 1 Hazy Tower, zezwalam lądowanie pas 3-1 lewy altimeter 2996. Colt 1, copy, dziękuję. Colt 1, bye, yeah. Thank you.
Dobra, kręcę na pas. Przyjął. Odwołał się w dół. Give down, 3 zielone. Mile do pasa. Tylko na ziemi wyhamowany. Dobra. No idealne lądowanie to nie było. Pazjani Tower, runway clear. No u mnie było chyba całkiem nie najgorsze. Mnie trochę odbiło i na prawo poszedłem, ale wyrównałem szybko i wylądowałem. A niby 170 tam chyba miałem maksymalnie w podejściu. A to jeszcze Harma dowiozłeś jednego. No tak, mówiłem. No ale postrzelony cały. Łoki. Wyglądasz jakby cię ktoś miniganem z Hewaya. No.
Dobra, wyłączam to gówno. Dobra, ja gaszę. Ja też wyłączam.